Cześć Skorpiony, z tej strony Mana, dobrze, że jesteście. Mam dla Was czytanie, to znaczy zaraz je zrobimy. Dziękuję Wam za wsparcie, Możecie mnie wesprzeć poprzez supi.pl, poprzez PayPala. Możecie zabukować prywatne czytanie. Możecie mnie wesprzeć na zrzutce. Zbieram tam na sprzęt muzyczny. Mam już niemałą kwotę, która pozwala mi na zakup czegoś nowego, więc idzie dobrze. Dziękuję Wam za wsparcie, wszystkim, którzy pomogli. Dobra, zobaczmy, co mamy dzisiaj dla Skorpiona. Skorps. Nie, chcę zacząć od mistycznego szamana. Sorry. Za zmyłe. A, to jest główne czytanie i zrobię przedłużone czytanie. Będzie dostępne u mnie na kanale. Wychodzisz z toksycznego środowiska, z którym byliście, z którym byłeś, byłaś powiązana. Dolny świat odwrócony, górny świat odwrócony, ziemia odwrócona. Mamy wszystkie, że tak powiem, poziomy. Mamy dolny, górny świat i ziemię. Ciekawe. I wszystko jest odwrócone. Pacza mama też jest odwrócona. Wyjście z jakiegoś kolektywu. Po przełamaniu kart mamy justice, czyli osąd. Bardzo ciekawe. Nigdy jeszcze nie wyszło w takiej kombinacji. Dolny świat, górny świat i ziemia. I to jeszcze wszystko odwrócone. Ziemia wywrócone do góry nogami. Jest coś flip side, czyli zamiana stron. Dobra. Mniej więcej wiem, o co chodzi. I ten niebieski kolor mnie przyciąga. Ciemny niebieski, jasny niebieski. Na pewno jest to jakaś forma integracji. Czuję stres. Magik, magician nie wyszedł na stół. Został w talii. To znaczy, że masz świadomość tego, że masz predyspozycje, ale ich nie pokazujesz. To, co wyszło, to Page of Swords. Page of Swords i 10 mieczy odwróconych. Mam wrażenie, że jestem w takiej energii dosyć powściągliwej, ale robisz to strategicznie, że zaczynasz spokojnie, czyli nie wykładasz wszystkich swoich umiejętności na stół. Zachowujesz je dla siebie i strategicznie tak jakby wyciągasz troszeczkę na zewnątrz. W takim sensie, że twoje pomysły, może nie pomysły, twój umysł który chce się zrealizować na zewnątrz, czyli wymanifestować w jakiś sposób, wybierasz dosłownie troszeczkę i tak jakbyś sprawdzała, co na zewnątrz pójdzie.
co się sprawdzi. Ok. Czyli jednak był jakiś dosyć mocny etap, w którym byliście, zakończyliście ten etap, wychodząc z podziemia, czyli wychodząc z waszej podświadomości, żeby złowić jakiś ból z przeszłości, który mieliście, i przetransmutować go raz jeszcze, ale jakby raz na zawsze z tym. Sześć pałek, czyli raz na zawsze, ostatni raz przetransmutować jakiś ból z przeszłości, który pojawił się w jakimś momencie, najprawdopodobniej w nocy, coś wam tak, i na mamy księżyc po przedzieleniu talii. Tak jakby proces nocny pokazał wam, że coś wyszło podczas procesu nocnego. Czy był to proces, w którym spaliście, czy proces, w którym nie spaliście, czy pracowaliście w nocy, to wyszło, że tak powiem, coś, co miało wyjść po to, żeby zakończyć ten etap raz na zawsze. Ale tym razem z sukcesem, czyli w ten sposób, żeby już do tego nie wracać. Czyli coś się zakończyło, z czym byliście połączeni. To jest rozwój duchowy. Czyli tak jakbyście wrócili do momentu ciemnej nocy duszy na chwilę, po to, żeby raz na zawsze zamknąć cykl, który był jako wzór powtarzany cały czas, który sprawiał, że na zewnątrz musicie być w pogoni za czymś. To jest tak, jakby ból sprawiał, że musicie zdobyć coś. Był głównym motorem napędowym do działania w jakimś kierunku i to zostało, że tak powiem, wyparte, wypchnięte do waszej podświadomości, a później do waszej świadomości. Czyli podczas tej ciemnej nocy duszy wcześniej ten aspekt został wypchnięty do podświadomości, a teraz raz na zawsze został zamknięty poprzez wypchnięcie tego aspektu do waszej świadomości. Czyli jesteście teraz świadomi jakiegoś bólu z przeszłości, który sprawił, że podejmowaliście konkretne akcje, i to jest to, co się raz na zawsze zakończyło. Zobaczyliście, że aspekt ten był wiodącym czynnikiem w podejmowaniu jakiejś decyzji albo akcji. Ok, zobaczmy co jeszcze. To jest tak, jakbyście wyszli z jakiegoś energetycznego kolektywu ludzi, którzy mieli ten sam. Ból. Dokładnie. Wraca do was wasza siła, która to jest w ogóle karta transformacji. I otrzymujecie z powrotem wasz kawałek siebie, wasz kawałek duszy, który był, że tak powiem, zabrany wam. To jest to coś, co do was wraca. Wychodzicie z burzy na pewno.
emocjonalnej w związku z tym. Za dużo kart. Wraca do Was siła, powiedziałam, tak? To jest ta siła emocjonalna, która do Was wraca. Czyli wszystko, co robiliście ze względu na brak siły, jeśli to ma sens. Czyli wcześniej ze względu na brak siły byliście w jakiś sposób wykorzystywani do jakiejś pracy albo do jakiejś czynności, ponieważ byliście w procesie uleczania braku siły, czyli byliście w procesie budowania waszej siły i teraz ta siła emocjonalna do was wróciła w pełni. To jest ten ból. Pod spodem mamy pięć kielichów. To jest ten ból. I jak zauważycie, tutaj z tyłu jest most, ale ta postać w ogóle nie zwraca uwagi, że może przejść na drugi brzeg, bo jest most. Zamiast tego wybiera opłakiwać te trzy kielichy, które się przewróciły, które straciła ta postać, nie wiedząc, że jeszcze za nim są dwa kielichy do odebrania, do odbioru, słyszę, tutaj, po tej drugiej stronie tej rzeki, bo nie jesteście świadomi, że zbudowaliście most dla siebie, żeby odebrać te dwa kielichy, czyli Two of Cups, czyli jakąś relację ze samym sobą opartą na sile emocjonalnej, na czymś autentycznym. Okej, cała historia mi się odwróciła, nie biorę tego. Opowiadacie mi teraz całą historię. To jest czytanie kolektywne, ogólne, więc... szczegółów nie pobieram. Okej, to jest to, co chciało wyjść. Zaraz, jeszcze wezmę... sorry, wezmę jeszcze tą kartę, ten... Au, uderzyłam się w łokieć. To jest też o coś chodzi, łokieć. Chodzi o jakieś bycie w zaangażowanej relacji z samym sobą. Jesteście w stanie wejść w zaangażowaną relację. To jest ten moment w nocy, albo moment, w którym z dolnego świata do waszej podświadomości dochodzi informacja na temat tego bólu. Jest tu mi pokazany nowy początek. Nowy początek związany z byciem w swojej sile, czyli realizowaniem swojej prawdziwej siły. Odzyskaliście siłę. To jest taki vibe, wiecie jaki? Tak jakbyście... mieszkali u swoich dziadków, u babci i dziadka i w końcu się wyprowadzili. To jest taki vibe tego. Zrobiło się nagle bardzo ciemno. Śnieg zaczął padać. Gęsty. Wychodzicie do światła. Zdecydowanie zamknęliście etap, w którym jesteście w dolnym świecie, czyli jesteście, jak mówiłam, o tej ciemnej nocy duszy. W
wychodzicie do światła. Do własnego światła. Pokazujecie w swoje własne światło. Jesteście w stanie pokazać wasze autentyczne, prawdziwe światło w tym momencie. Ciekawe, że powiedziałam tak, że ciemno się zrobiło i akurat karta światła wyszła. To jest taki trochę vibe, jakby było wasze środowisko w opozycji do waszego wzrostu duchowego. Siedem kielichów i 10 kielichów odwróconych. To jest tak, jakbyście wychodzili z mentalnego braku klarowności na temat, czym jest wasze 10 kielichów. Tak jakbyście... O, i tutaj się pojawia nasz magik, który mówi, że, to znaczy wy mówicie, że macie wszystko, co potrzebujecie, żeby być w tej energii. To jest ten ból. To jest to, co wychodzi do waszej świadomości. Okej. I jednocześnie mówicie, jestem świadomy, jestem świadoma tego, co było przyczyną. I jednocześnie dobrze wiem, że mam wszystkie narzędzia, które są potrzebne do tego, żeby być w tej najwyższej energii. To jest ten stres, który poczułam. Karta jest odwrócona. Poczuliście pewien stres, strach, związany z tym przeszłym zdarzeniem, który powodował brak definicji tego, czym jest dla was 10 kielichów. Czyli ten brak powodował to, że ten brak, to uczucie strachu było, strachu albo jakichś takich negatywnych emocji, które były przyczyną tak naprawdę tej energii, czyli niewidzenia, niebycia w jasności umysłu, co było powodem konkretnie tej sytuacji. Więc to załatwiacie, że tak powiem, z sukcesem. I mówiłam, że dochodzi do pewnej integracji. Bo macie wszystkie potrzebne części siebie, które do was wracają, tak? Czyli część was, która nie była do waszej dyspozycji, z powrotem do was wraca i jest w waszym posiadaniu, to znaczy możecie z powrotem jej używać. Czyli jesteście w swojej pełnej sile. Powrotem. No dobra, zaraz. Co jeszcze tutaj chcę przejść? Wiecie co?
doświadczacie tego tak, jakby to się wydało. Mam wrażenie takie, że doświadczacie tego tak, jakby to było po prostu projektowane przed wami. Tak, jakby to było po prostu odgrywane w życiu codziennym. Tak, jakbyście po prostu to widzieli jeden do jeden w swoim realnym świecie. Zrobimy tak, że zrobię teraz przedłużone czytanie i zobaczymy, co dokładnie, jakie szczegóły chcą jeszcze przejść w tym temacie. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to kliknijcie. U mnie na kanale jest dostępne przedłużone czytanie. A jeżeli to wszystko, to do następnego, Skorpiony. Pa, pa!